Wyłączyłem się na chwilę. Okej, dobra, czyli co moglibyśmy tutaj zobaczyć? Velkozak, Serata, Zyrę, coś pominąłem? Lux może się pojawić, tak, ale ona jest już takim bardziej podkręconym. A dlaczego nie Lux Jean? Ej, to brzmi fajnie. Artus jest postacią, która się pojawia, ale raczej... Mogę jedną rzecz o Kartusie powiedzieć? Tak. Wszyscy się ze mnie śmialiście, jak mówiłem o tym, że Kartus będzie grany. A kiedy to mówiłeś? Kiedy 3 czy 4 tygodnie temu wiem, że ściana została wzmocniona i zostały obniżone koszty many i powiedziałem, że to jest dosyć spore wzmocnienie i się śmialiście ze mnie. I przewidziałeś, że będzie zmieniony również Dark Harvest? I... Nie. Dark Harvest nie, ale liczby nie są, nie żyją w eterze. To nie jest tylko dlatego, że Dark Harvest się pojawił, w mojej opinii. Z pewnością, ale miało to duży wpływ. Dobra, jeszcze chciałbym zauważyć, że pytanie na temat, kiedy P5V było chyba podłożone, bo nazwa użytkownika I Kill You to jest człowiek, którego dzisiaj minąłem w studio. Naprawdę? Dobrze. Ej, Tomku, wiesz coś o tym? Nie znam tego pana. Zachowam to dla siebie, moje przemyślenia na ten temat. Okej. Jednak przychodząc do samego draftu, wykluczenia ciągle standardowe, nie widzimy niczego takiego, co by charakteryzowało ten patch. Akademia zbanowała Brauma. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo za każdym razem, kiedy był on dostępny, Pyrka go wybierał. A Illuminar Alistara. Sami go banują, więc albo byli przygotowani do tego, że będą first pickować Alistara i dlatego takie wykluczenie, albo mają coś innego przygotowanego. Ja bym chciał tu widzieć Urgota. Okej, w czystej... No oczywiście. No to jest chyba oczywiste. W czystej teorii zyskuje Thresh na znaczeniu, bo nie ma Rakana, nie ma Alistara, nie ma Brauma, ale na nowej wersji gry, czy to jest właśnie ta szansa na tego maga na dolnej? Ja bym chciał zobaczyć, bo przyznam się, że trochę punkcików sobie nabiłem Xeratem na suporcie, mimo tego, że nie trafiam połowy skillshotów. Moja obawa jest taka, że to nie jest styl gry Akademia. Akademia nigdy, okej, raz w jednej grze stracili wieżę bardzo szybko na Illuminar, ale ogólnie też nigdy nie naciskali na przeciwnika. Oni chyba lubią, jak linia jest po środku. Ale styl gry Akademii czy styl gry Pyrki w tym wszystkim? Pyrki i Lakera chyba, bo wydaje mi się, że oni o sobie w wywiadach mówili, że grają dość agresywnie. Ale nie zgadzam się. Ale nie mam wrażenia, żeby którykolwiek z nich grał agresywnie. Ej, Ezreal, o tym należy wspomnieć. Co mi najbardziej wkurza w Ezrealu? On i tak był silny i on po prostu został wzmocniony. A tak po prostu. Wzmocnili mu RK, wzmocnili mu W. RK nie do końca wzmocnienie. A ja uważam, że to jest wzmocnienie w walkach. Okej, w walkach to jest wzmocnienie. Caitlyn Morgana? I to jest chyba pierwsza adaptacja do tej aktualizacji, którą widzimy w Ultralidze, tak naprawdę. Caitlyn to jest coś, co poruszaliśmy na pre-show, że na początku tego patcha się pojawiała. Historycznie dobrana Ezreala. To jest, myślę, że ta kwestia... Tak samo jak Tristana. Bo to na początku widzieliśmy Caitlyn graną pod Grasp of the Undying, czyli pod zielone drzewko z Demolishem, po to, żeby brać tu red plate'y, ale szybko ludzie się zorientowali, że to jest właściwie bezużyteczne do trzeciego przedmiotu i Caitlyn dużo na tym traci. Illuminar pokazuje te power piki, moim zdaniem, czyli Ezreal, ja uważam, że Ezreal zyskał, też jest bardzo to jest moja opinia, i Lissandra też moim zdaniem zyskała, bo zawsze styl gry Lissandry polegał na tym, że trzy umiejętności i gościu przeciwnik musi paść, a teraz jeszcze dodatkowo masz ten duszy, który gdzieś tam chodzi, spowalnia przeciwników, więc moim zdaniem pod styl gry Lissandry ta nowa umiejętność pasywna jest wzmocnieniem. Jednak... tak jeszcze wracając do tej dolnej alei, myślisz, że jeżeli to byłaby aktualizacja, Tomku, 8.22? Tak, stoisz mnie. A, to o to chodziło. Przepraszam. I jeżeli to by była aktualizacja... Cześć, jestem tu. Aktualizacja 8.22, to myślisz, że tak czy siak byłaby szansa na zobaczenie tutaj Caitlyn w Ezreala? Nie. Ezreala, nie Ezreala. Od ciebie to przyjąłem. Ezreal, oczywiście, zawsze mówimy o tym, że on nie wygra linię, ale nie przegra linię. Ale przeciwko Caitlyn to jest możliwe. Więc w tym momencie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że Akademia rzeczywiście chciałaby chyba zagrać coś pod dolną linię i to musi też być freskowy, schodzący na dolną linię. Więc gdzie ta Morgana? Ej, słuchaj, jeżeli masz Caitlyn, to ich AG musi pomyśleć o Morganie, prawda? Tylko Morgana jest real, to znowu nie jest jakaś szałowa linia. I kiedy ty podbierasz Morganę, no ewentualnie zbanować. Widzimy, że obie drużyny już w tej chwili celują w supportu. Co jeszcze może być? Tylko wspomnę. Zyra nami. Nie, Xerath został zbanowany. Ej, okej, tylko powiem tak, więc w tym momencie otwieram się oprócz Morgany jeszcze Zyra nami. Coś z tego... Nami? Lubię nami. Nami dostała nerfa jakiś czas temu, to też pamiętajmy. Mimo tego, że nie była często grana, dostała drobnego nerfa, więc to jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Ale Zyra rzeczywiście jest herosem, który mógłby się pojawić. Są jeszcze ewentualnie inni bohaterowie znani raczej ze środkowej alei, jak na przykład, nie wiem, Lux, też no, czasami tak, spotykana. Tak, wspomnieliśmy o tym więc, wcześniej. Ale co jest najciekawsze, wszyscy tacy klasyczni supporci zostali wykluczeni. Rakan, Alistar, Thresh, Akash? Braum, Leona. Kto ewentualnie jeszcze został? Nami? Czy Nami? Tamkęcz? W czystej teorii, tylko kto by chciał wziąć Tamkęcza? Chyba okay. Nie Illuminar. Akademia może, ale raczej no właśnie, nie tak. Ale no strzelam tutaj tym, co grywał Delor, tak? No musimy w tym... Jest Shen?
ale nie wiem, czy chcesz to wziąć na... Gragas jest całkiem niezłym hard engage'em. W sytuacji, w której... Akademia mogłaby Shena wziąć, mi się wydaje, już prędzej. Tak jakby cały czas operujemy wokół tego, że wydaje nam się, że więcej postaci cały czas może wziąć Akademia. Słuchajcie, jest Morgana. Jeżeli chodzi o Delorda, mi się wydaje, że on może rozwiązać wzięcie Nami na Morganę. Ja pamiętam, kiedy był ten Mistrzostwa Świata, kiedy non-stop Nami plus Ezreal był grany. Nami wszyscy wtedy jest dobry na Morganę, ale masz rację, to jest inna trochę Nami. Ale inne postacie. Rzucam. Jest dobra. Z tego, że ona razem z Ezreelem. Ezreal może często robić E do przodu, no bo on po prostu ma to co chwilę. I idź, jak masz tylko bąbelki, robisz E do przodu i walisz przeciwnika i masz więcej obrażeń prawie zawsze. Jeszcze dorzucasz do tego Ebb and Flow, czyli W Nami, tak, które rozbija dodatkowo tarczę. Tylko, że to musisz dograć agresywnie. No i więc to może się nadziać na przykład na takiego Lessina. W ogóle Lessin kurator? Jest to trochę szokujące, ale pamiętaj, ale w zeszłym tygodniu kurator zagrał świetną talię, więc na dobrą sprawę nie byłbym zdziwiony. Okej, Karma to jest coś, o czym zapomnieliśmy, a ona no tak, również w ogóle o tym zyskała, tak. I przeciwko Morganie historycznie była świetna, bo łatwo zdejmujesz tarczę i możesz przyspieszyć przeciwko klatkom. Mhm. Okej, jest Karma. Dlaczego podoba mi się ten draft? Bo jest to pierwsza taka, nie wydaje mi się, charakterystyka tego patcha. Coś się zmienia, nareszcie widzimy pewne zmiany. Ale myślicie, że to są zmiany właśnie w obrębie tej aktualizacji? Jeżeli 823? Chodzi o boty, tak. Mhm. Koniecznie. Reszta mapy raczej nie, ale jeżeli chodzi o boty, zdecydowanie. Okay. Ale mówisz, że to są zmiany właśnie też z racji na aktualizację, czyli co taka Caitlyn może grać? Bo mówisz, że pod Demolishera... Już ci mówię, bierzesz myszeczkę, klawiaturę możesz wypiąć, wyrzucić, bierzesz myszkę, prawy przycisk tylko, lewy wyjmujesz, podchodzisz do połowy linii, jak Ezreal próbuje farmić, to go walisz cały czas prawym przyciskiem, jak już przepuszujesz, to klikasz prawym przyciskiem na wieżę i jak ci się kończą creepy, to wracasz. I to jest ciekawa sytuacja, bo mamy sytuację, gdzie okej, Icebeast jest dobrym Aatroxem, ale wcześniej widzieliśmy ten pojedynek, gdzie Icebeast grał tym Urgotem, przepraszam, Aatroxem i nie wygrał nini, potem był bardzo dobry. Więc no powiedzmy, jeżeli udałoby się, to jest cel numer jeden, co zrobić, żeby zneutralizować Icebeasta, to Urgot brzmi jak w miarę nie za odpowiedź. Moim zdaniem Lissandra jest dobra na LeBlanc i to jest problem dla Akademii. Nie podoba mi się ten Lissin. Bo moim zdaniem, jeżeli nie złapiesz tę Lissandrę przed szóstym, to już nigdy ją nie złapiesz. A nie wiem, czy podgranie pod daną linię nie byłaby lepsza inna postać, bo po prostu Akademia musi zrobić tam wizję. Nie wiem, czy on nie jakiś Gragas po prostu w lesie. Wbrew pozorom, Fryderyk ma sporo racji. Wbrew pozorom, bo często się nie zgadzam, o to mi oczywiście chodziło, o coś mogłoby innego chodzić, ale rzeczywiście wydaje mi się, że Lissin jest postacią, która może mieć małe pole do manewru w tej rozgrywce, zwłaszcza, że grając takiego bota, raczej wolałbyś się przygotować na zanurkowanie, aniżeli na zwykły gang, bo zakładasz, że będzie przodu. A może nawet jakaś Eliza tutaj, jeżeli iść te oblężenia, prawda? Jeżeli iść w oblężenia, to szaleć. I tak mogłoby się pojawić nawet. Eko. Czemu nie widzieliśmy Eko, jeżeli już stawiamy na takich leśników? Okej. Okay. Zbyt wiele znaków zapytania tak naprawdę, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę, więc nie pozostaje nam nic innego. Ja wiem, kto ma odpowiedzi na nasze znaki zapytania. Komentatorzy. A nie produkcja, może bo być. Są dużo do przodu i wiedzą już, co się dzieje w tej grze? Dobra. Nie było tego i w tym momencie oddaję głos komentatorom, którzy skomentują Akademia kontra Illuminar Gaming. Bardzo ci dziękuję, Dawidzie. Słyszymy się ponownie ze mną, tym razem Daniel Rajon Pastusiak i wracamy do grupy mistrzowskiej. Drugie spotkanie. Akademia kontra Illuminar Gaming i również liczę na to, że będzie co oglądać. Ja zawsze jestem pod wrażeniem tego, jak Dawid czysto przechodzi te wszystkie stałe segmenty, jeżeli chodzi o nasze studio. Zapraszanie na biurko komentatorów, pytania. Myślę, że wiele osób powinno się od niego uczyć. Tak, na pewno może mu pozazdrościć tej niesamowitej płynności i umiejętności płynięcia, przepływania, przechodzenia, ale nie zagłębiajmy się w to dalej, bo mecz już się rozpoczyna. I mecz, tak jak nasi eksperci wspomnieli, również nieoczywisty. Moi drodzy, ja bym chciał nakreślić przed samym startem, czy też w tym etapie gry, który niespecjalnie będzie dla nas ważny, bo oczywiście ten początek, standardowe rozstawienie na mapie, dwie historie związane z tą grą. Pierwsza, myślę, że ważniejsza dla teraźniejszości, czyli 823, co już panowie na analizie zdążyli wskazać, adaptacja na dolnej alei, Caitlyn, o której mówiłem w pre-show, sytuacyjnie może się pojawiać. Tutaj stwierdzili zawodnicy, że Caitlyn Morgana to jest to, co powinno się w tym momencie pojawić. Druga rzecz, nieco trochę bardziej wybiegając w przyszłość, humanoid. Zawodnik,
który zapisał się na kartach historii Ultraligi. Jako pierwszy awansował właśnie, grając w naszej lidze, do najlepszej ligi europejskiej, do Leca tak zwanego. Jest to drugi zawodnik w tym roku, którego historię możemy wskazać tak jednoznacznie. Wcześniej był oczywiście Mateusz Szkudlarek Kikis. Kolejna bardzo ładna historia i kolejna historia związana z Illuminar Gaming, czyli mają nosa trochę do tych zawodników, bo to jest niewątpliwie bardzo nobilitujące dla organizacji, że ich zawodnik trafia do właśnie byłego LCS-a. I popraw mnie, jeśli się mylę, ale Humanoid dodatkowo jest pierwszym i jak na razie jedynym zawodnikiem, który jest obcokrajowcem. Wiesz co, Cekutka pojawiał się historycznie, również zawodnik za naszej południowej granicy, dolnej granicy. W ligach to chyba jeszcze wtedy ale nie było tak regularnie. Mówię o Ultralidze. To prawda. Właśnie. Masz rację. Więc dodatkowy tutaj element, który możemy wziąć pod uwagę. No ale właśnie, te zmiany i mamy Lakera i Pyrkę, Morgana plus Caitlyn, to jest takie no odkurzone teraz combo. Tak. Że faktycznie ta klatka odkurzony z trapem. Nawet ty, ale Janku, zobacz, pamiętasz. Teraz kurator znajduje, widzimy kto kogo Behave'a, znajduje. Ale kto kogo znajduje, to jest ciekawe, bo błyskawicznie, przepraszam, Humanoida właśnie, błyskawiczne pojawienie się Behave'a mocno ostudziło temperament kuratora. Musiał się wycofać, wyszedł z tej akcji bez szwanku, wciąż jeszcze bez pierwszej krwi. No ale tak jak wspomniałeś, tak, to są te kombinacje, to są te kompozycje, które ja bardzo dobrze pamiętam. Za moich czasów Caitlyn i Morgana to było bardzo dobre combo. Teraz Freskowy decyduje się na wejście w Humanoida, ale to była wymiana. Tutaj może być dosyć gorąco, myślę, na tych początkowych etapach gry, no bo raczej Freskowy będzie szukać wymian. Ja bym chciał jeszcze tutaj oczywiście zachęcić do akcji, którą sam zresztą rozpocząłem. Oglądajcie streamy, moi drodzy, polskich zawodników, bo nawiązując już bezpośrednio do historii, która jest z tym związana, miałem okazję wejść na stream niejakiego dżunglera Benka, znanego również jako Kenneb w niektórych środowiskach, który właśnie rozgrywał w lesie pojedynek w solo kolejce na kuratora. Mhm. Kuratora grającego na Lee Sinie. I ten start, który przed chwilą widzieliśmy, poniekąd wpasowywał się w to, co mogłem oglądać właśnie przy okazji tej transmisji. Nie był to wybitny Lee Sin, dlatego spoglądając na tamtą grę, oczywiście to była tylko jedna gra, gra solo kolejkowa, mam złe wspomnienia. Liczę, że on że wymarzy po prostu moje wspomnienia związane z tamtą grą. Kurator, to jest twoja szansa na Illuminar właśnie. I w ogóle, żeby teraz śmiesznie było, ten sam matchup był, Kamil kontra Lee Sin. I mówisz, że on nie faworyzował kuratora ostatecznie. No, pamiętasz, jak to spotkanie się skończyło? Szybko. Szybko się skończyło. No ciekawe, jak będzie w przypadku tego meczu. Ale reasumując, wspierajcie polskich zawodników, oglądajcie ich transmisje. Naprawdę dla nich wiele to znaczy. I dołączam się jak najbardziej do... Bardzo też lubię oglądać streamy Mystika, bo dużo można się nauczyć, dużo można podpatrzeć. Te in-house'y, które streamował, były również całkiem niezłe. Kto jeszcze? No Puki. No ale Pukiego to nie trzeba przedstawiać. To już prawie jak influencer, prawie jak wielki streamer. Ale zobaczymy, teraz Freskowy szukał tutaj okazji. Pojawia się kurator, zaznaczony humanoid. No ale brakuje trochę Freskowemu many, żeby ewentualnie podążyć i swallowować kuratora. Humanoid wychodzi lodowcową ścieżką bez problemu. Jest bezpieczny i widzimy, że jeszcze trochę obrażeń tutaj się pojawiło. Agresywny flash w kuratora i to on upada jako pierwszy w tym spotkaniu. A samą eliminację zgarnia Behave, który również się pojawił tutaj w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Teraz przenosimy się na górną, ale jak gdzie? Jeszcze krótka wymiana między kolorem i Icebisto. Produkcja, ja poproszę o powtórkę tej pierwszej krwi przelanej. Przeanalizujemy sobie ją jeszcze raz, ale co ważne, wskażemy ten pasyw Lissandry nowy, bo niektórzy mogą się zdziwić. Co tutaj się urodziło? Dlaczego ten Lee Sin nagle powstał z martwych? The Walking Dead. To jest ta pasywka, o której wspominaliśmy w trakcie pre-show z Tomkiem. Ona zadaje obrażenia, ale nie jest najszybsza. Natomiast w walkach drużynowych naprawdę może robić robotę. Spoglądajcie na to. Zakładam, że większość jest zapoznana z tą nową zmianą, ale może kogoś zaskoczyłem. Jedno jest pewne. Kurator, no cóż, nie ma najlepszego startu.
A trochę właśnie z tym Lee Sinem jest tak, że ten początek jest dla niego istotny i myślę, że on bardzo chciałby kontrolować wizję, ale kolor, co tutaj się wydarzyło? Ice Beasto! Ogrywa absolutnie, jeszcze może sobie pozwolić na przyjęcie kolejnych uderzeń od Tureta, oczywiście ze względu na pasy w swojej umiejętności ostatecznej. Powiem tak. Oj, chociaż czekaj, on został tutaj troszeczkę za długo. Pojawia się kurator z czwartym poziomem, ale zobacz, Ice Beasto ma nad nim 3 levele przewagi i obawiam się, że on byłby nawet w stanie to ograć. Nie powinien ryzykować, bo to mógł być gwóźdź do trumny górnej alei. Ice Beasto po raz kolejny indywidualnie ogrywa ale jeszcze na dolnej alei. Na dolnej alei. Ulight nas do tego przyzwyczaił, chyba. Do umierania w zaskoczeniu? Nie, że na linii, naprawdę. Wykładał się za często jak na Ulighta na linii i to jest po raz kolejny fakt. Ale udało mu się zaskoczyć naszą produkcję, to pewne. Wracając do górnej alei. Connective mógł się wytłumaczyć internetem z telefonu, dużym pingiem, jakie słowa na obronę swoim ma kolor, bo to też nie powinno się wydarzyć. Moi drodzy, takie zabójstwa bez ingerencji dżunglera na tym poziomie, na tym etapie zaawansowania League of Legends nie powinny mieć miejsca. Wróćmy jednak do dolnej alei. Świetna klatka. Dosłownie Pyrka, na maksymalnym range'u. Pyrka jest prawdziwym MVP w tej sytuacji, bo rozumiem Ulighta w tym momencie. Naprawdę wiem, co czuł, bo Dark Binding trafione, później do tego oczywiście przedłużenie z klatki, podpalenie. Nie dało się z tego uciec, nie dało się nic zrobić, tak kolokwialnie mówiąc. Ale bardzo ładne Q ze strony Pyrki, na maksymalnym zasięgu, czapki z głów. No i Laker, można powiedzieć, dokończył tylko to dzieło, świetnie przygotowane przez Pyrkę. Ale to do Pyrki powędrowała ta eliminacja. Chociaż na pewno Laker dostał również trochę czasu, żeby sobie spokojnie pofarmić. Istotne są te punkty wieży, o których wspomnieliśmy już z Fryderykiem, do wzięcia. I chyba Lakerowi udało się już zgarnąć 2 na dolnej alei, z tego co widzimy. Tam zostały już tylko 3 poziomy tej tarczy. Zgadza się. Więc właśnie. Ciekawe, jak to się plasuje w złocie. Ja właśnie staram się cały czas obserwować. Tak, i na razie to jest 100 sztuk złota przewagi, pomimo że w klipach jest równo. Ale wróćmy do dżungli, bo widzimy, że Kurator znowu jest w ciężkiej sytuacji. Frozen Tomb zagrany, błyskawicznie oklikany. Jeszcze widzieliśmy, że Ulight chciał dołożyć do tego swoją cegiełkę, ale nawet to trusz od Barasz nie zdążyło dolecieć. Tak szybko spłynął nam tutaj jungler drużyny Akademii. Ale teraz Ice Beasto, przerażający Pojawił Ice Beasto. Się z teleportem na dolnej alei. Będą musieli tutaj spróbować jakiejś akcji. Natomiast dolna aleja Akademii zdaje sobie z tego sprawę. Może zareagować w porę. I tutaj nagrodą pocieszenia, Janku, są oczywiście te staki. Myślę, że tak to można nazwać, te plejty od wieży, których trochę sobie wrzucą do kieszeni. Myślę, że jeden przynajmniej, być może. Oj, Laker dużo teraz ryzykuje, Ice Beasto już na skrzydłach, ale zatrzymany przez chwilę przez Pyrkę. Zobaczymy, jak się skończy ta akcja. Kurator przyjęła się sporo obrażeń, więc nieważne, co się stanie, na pewno Ice Beasto wywalczył sobie co najmniej jednego fraga. O, jeszcze ultimate ale nie trafiony! Ale udaje mu się przejść przez ścianę. Coś niesamowitego się tutaj wydarzyło. Ice Beasto 2-0. Udowadnia, że jest najlepszym top lanerem Ultraligi po raz kolejny. To nowy kolor? To są mocne słowa, to są mocne słowa, ale zdaję sobie sprawę z tego, co powiedziałem. Naprawdę, Ice Beasto no, reprezentuje najwyższy poziom. Wróćmy do tej akcji, bo naprawdę dolna aleja Akademii gra super. Kurator, ja myślę, że w tej grze po prostu nie było go przez długi czas i tak to musiało wyglądać, poświęcił się. Ale w tym momencie... Aj, karamba. Wiesz, jak to jest? Ktoś ci wystawia na tacy... Podejdź, weź to. Ale ręce się trzęsą, ja rozumiem. To była sytuacja, wiesz... Lepiej zagrać coś niesamowitego, kiedy nikt się nie spodziewa, niż... Nie gdy zabrać. Wszyscy patrzą, tak. No właśnie. Presja była ogromna na pewno i kolor uległ tej presji, nie trafia swojej umiejętności ostatecznej, co przekłada się na to, że Ice Beasto jak do tej pory z czystym kątem. No i mamy 4-1. Illuminar Gaming wyforsowuje sobie mocną przewagę. Teraz pojawienie się humanoida na dolnej alei również może zmienić sytuację. Lakerowi udaje się z tego wyjść, oczywiście zapłacił swoim błyskiem. Co prawda Pyrka ginie i to będzie również wieża dla Illuminar Gaming w 10 minucie. Pierwsza struktura za chwilę już upadnie. Kasacja, deklasacja. I jakby źródło problemu, w mojej opinii, należy upatrywać źródła tego, jak wygląda cała sytuacja właśnie w dżungli. Behave zrobił bardzo dużą różnicę. Również warto wskazać, że Ice Beasto sporo na górnej alei.
A to już są konsekwencje. Rotacje na dolną maleje, granie właśnie pod tą sytuację. Mega dobrze to wygląda i Lissandra, to nie jest Lissandra na zasadzie wybieram ją, bo jest LeBlanc po drugiej stronie, mam przetrwać. To jest Lissandra, która jest aktywna na mapie, która wystawia swoim kolegom kolejne zabójstwa. To jest Illuminar, które w tym momencie wygląda super. O, już przez chwilę się bałem, że Kurator zapomni z tej całej presji zabrać Heralda, ale to się udaje, a przenosimy się na górną aleję, gdzie Ice Beast po raz kolejny naciska na Kolora, jest tam niedaleko również Delord. Pytanie, czy uda się go złapać, pojawia się Kurator, który będzie chciał jakoś zbalansować tę sytuację, ale sporo obrażeń od Ulighta, on teraz będzie musiał się wycofać, pytanie, czy zdąży, obawiam się, że nie, po raz czwarty Kurator znika nam z mapy. Co prawda, Kolor przeżył tę obławę, no, ale teraz nie będzie w stanie poradzić na to nic. Na to, co obserwujemy na ekranie, czyli trzech zawodników Illuminar Gaming, którzy naciskają na górną wieżę, która najprawdopodobniej za chwilę upadnie. No i cóż, czy to będzie wymiana wieży za wieżę? Trudno powiedzieć. Laker i Pyrka robią co mogą, żeby zniszczyć Dolna wieżę na aleja, dole, ale jest tam Humanoid i Behave. Więc to się może skończyć bardzo różnie. Już Behave flashuje w Lakera, sporo obrażeń również na Humanoidzie, który będzie musiał się wycofać. Laker całkiem ładnie to ogrywa, próbuje wyciągnąć z tego jak najwięcej, udaje się to! Drugie zabójstwo dla Pyrki i Humanoid. Klatka pod nogi. Frozen Tomb zagrany defensywnie, ale jest jeszcze freskowy, który będzie chyba to kończył, na to wygląda, ale zatrzymany pod wieżą Humanoid! Wychodzi z tego obronną ręką, freskowy nie ma praktycznie już punktów zdrowia i pojawia się Ice Beast, który będzie asekurować odwrót swojego midlanera, więc mogło być dużo gorzej, ale zobacz, teraz Kurator wykorzystuje to całe zamieszanie i zagrywa Heralda na środku, to może być wieża. Freskowy zagrał to fatalnie, naprawdę, po raz kolejny, miało być fajnie, nic z tego nie wyszło, Humanoid, nie wiem jakim cudem, ale uratował się z tej sytuacji. Uratował również wieżę na górnej alei. To prawda. Przepraszam, na środku tak, oczywiście, tak, szybki tak. Teleport i ta heraldzica, no nie zakończyła się destrukcją wieży. No a wygląda na to, że również przypieczętowany jest los Tureta na górnej alei właśnie. I wiesz co, najbardziej szkoda mi duetu Laker-Pyrka, bo oczywiście wybrali mocne zestawienie. Caitlyn Morgana to klasyka gatunku, jeżeli chodzi o dominację linii, ale naprawdę potrafią ogrywać przeciwników. Czy Ulight tankuje wieżę? Tak, nie wiem do końca. Ciekawostka. No. Rozwinę się na ten temat jeszcze jutro, ale już dzisiaj mogę o tym powiedzieć. Mały spoiler, bo przygotowujemy się do segmentu odnośnie zawodników zdolnej, ale jutro pre-show zapraszam. Ulight jest to zawodnik, który statystycznie, jeżeli chodzi o pozycję AD Carry, przyjmuje najwięcej obrażeń. Średnio, na minutę. Czyli... Wystawiasz. Nie, no to jakby potwierdza się ten mem, nie? Że lubi jednak przytankować. Cóż mogę dodać? Cóż mogę dodać? No przed chwilą jeszcze obserwowaliśmy jakąś próbę freskowego nadwyrężenia Humanoida. Kurator nawet był blisko, więc może coś... Jakiś pomysł chłopaki tutaj mieli na Humanoida, ale no on zdaje się być teraz nie do ruszenia. No tak. Ogromna przewaga, znaczy nie, przewagi w krypach aż takiej nie ma, ale ten jeden frag, dodatkowo dwie asysty, on wygląda teraz po prostu bardzo konkretnie, jest dosyć potężny i boję się trochę tego, bo Humanoid udowadnia w każdym spotkaniu, że nawet jeżeli jest do tyłu, to on jest do przodu. A co się wydarzy teraz, w momencie, gdy on jest do przodu? A ty się zastanawiasz, co Ulight robi na górnej alei, tankując tą wieżę? Podkręcę statystyki, po prostu. A może jeszcze przed jutrem chcę dorzucić troszeczkę punktów? Być może tak, ale co by nie mówić, moi drodzy, i jakby tutaj władne słowa nie ubierać tej gry, to Illuminar po prostu po raz kolejny dominuje. Akademia naprawdę nie ma nic do powiedzenia i myślę, że najlepszą puentą jest gra Kuratora. Po prostu mimo szczerych chęci on naprawdę nic nie może zrobić w tej grze. Pamiętajmy o smoku, jeszcze raz. Zamiast 25 sztuk złota, Behave dostaje 100 sztuk złota, jest ta zmiana, plus oczywiście doświadczenie dla niego również dodatkowe, jeżeli chodzi o pobieranie tych smoków. Nieco szybciej zgarniamy profity właśnie z tego stwora. No mamy czterech zawodników Illuminar Gaming już skupionych na wieży na środku, która jest już skazana na absolutną destrukcję. To się dzieje, freskowy, bezradny, nie jest w stanie nic poradzić na to, co przed chwilą obserwowaliśmy na ekranie. Popraw mnie, jeśli się mylę, Danielu, ale jeżeli Akademia teraz przegra to spotkanie, to chyba tracą szansę na to, by zagwarantować sobie pewne miejsce w półfinale.
I w przypadku grupy mistrzowskiej to nie jest takie proste, gdyż jak wrócimy do układu pozostałych drużyn, mhm. to Szata Maga i Pompa, z tego co pamiętam, mają 2-2. Mhm. Więc w czystej teorii to chyba nie jest jeszcze koniec. Jeszcze nie jest koniec. Natomiast mhm. Illuminar wypada super w tym zestawieniu. 3-1, bardzo blisko tego, aby zająć pierwsze miejsce i spokojnie pomyśleć dopiero o półfinałach. No czekaj, jeszcze i spotkanie mało tego, z Pompą. Tak, ale wybrać sobie przeciwnika z ćwierćfinałów to jest naprawdę coś, co może zdecydowanie ułatwić ci drogę do samego finału. Oczywiście tam już musisz wygrać z najlepszą drużyną, ale po co się męczyć już w półfinałach, skoro możesz wybrać tą statystycznie gorszą, tą, na którą po prostu łatwiej ci się gra, jeżeli chodzi o serię Best of Five. Trochę wybiegamy do przodu. No tak, bo jeszcze przecież dzisiaj czeka nas... bo miałem lekką... Zawiechę? Skonfundowany byłem DDoS? Odnośnie wyniku. 3-1 będzie po tej grze, jak już wygrają. Tak. Żeby nie było. Tak, jeszcze nie możemy oczywiście tego przypieczętować, no ale wszystko wskazuje na to, że Illuminar radzi sobie świetnie, kontrolują tę grę i w 17 minucie 5000 złota przewagi. Po tych zmianach obserwowaliśmy, że ta przewaga w złocie nie przychodzi tak szybko, zwłaszcza, że jeżeli uda się na przykład uśmiercić któregoś z zawodników Illuminar Gaming, co najmniej na przykład takiego Ulighta, to już mamy 500 sztuk złota dodatkowo. Bardzo fajnie, że Janku poruszyłeś ten temat, bo oczywiście już chyba na tym etapie ta przewaga w złocie jest zbyt duża, ale pamiętajmy, że drużynom, które są do tyłu, łatwiej wraca się w złocie, bo już po samym teamfightcie, jak podliczysz te bonusy, które zyskasz za wykluczenie Ice Beasto, Humanoida i Ezreala, czyli Ulighta, to masz prawie 1500 sztuk złota w samym tym aspekcie. Dołożysz do tego jedną, dwie wieże, bo z pewnością uda ci się te zewnętrzne ściągnąć. Mhm. I nagle gra jesteś... się resetuje. Tak. No nie do końca przy tej przewadze, ale będziesz zdecydowanie bliżej do tego, aby zresetować tą sytuację. Teraz polowanie na Ulighta. Freskowy po raz kolejny szuka. Laker daleko. Nietrafiony Piltover Peacemaker. A więc Ulight, no nawet nie smagnięty. I a propos systemu Bounty, czyli tego, tej nagrody za wykluczenie zawodników z drużyny przeciwnej, którzy są do przodu, którzy zyskują zabójstwa, ja nie jestem do końca fanem, bo dla mnie to nie premiuje konsekwentnej, skrupulatnej gry. Bo za chwilkę jeden błąd i możesz stracić całą przewagę. No na pewno, teraz jeszcze wyjście Pyrki, złapany Ulight, co z tego wyniknie, pojawia się freskowy, ale trzeci raz Pyrka przytula eliminację. Pyrka! Naprawdę podoba mi się gra tego zawodnika. Ma najlepsze statystyki w swojej ale drużynie. Słuchaj, pewność w jakby zagraniach, błysk do przodu, wyłapanie Ulighta, a Ulight znowu zbyt optymistycznie. Ja rozumiem, że gra Ezrealem, ja rozumiem, że jest to postać, która ma dużo mechanizmów ucieczki, ale mimo wszystko zobacz, że Illuminar traci na tym tempo i nie daje się wyłapać ani Behave, ani Humanoid. Delord miał tam chwilę, ale udało mu się uciec. No i jakby Ulight po raz kolejny. Ulight po raz kolejny jest ofiarą napaści od Pyrki, bo to w sumie on miał chyba udział we wszystkich eliminacjach na tym zawodniku, ale teraz przenieśmy się na górną aleję, gdzie po raz kolejny Ice Beasto tym razem naciska na kolora, zmusza go do odwrotu. Pojawia się tam kurator, który no na pewno wesprze swojego top lanera, ale... Duchowo. Duchowo, dokładnie. Ojejku, jejku. Tak, ale... To jest chyba najlepsze podsumowanie tego... Przepraszam. ...tej akcji. Ojejku, jejku. No ale tak, Illuminar skrupulatnie przejmuje kolejne wieże. Ten Demolisher, którego mówiliśmy, że będzie zdecydowanie więcej, pojawia nam się w zasadzie w każdym zestawieniu. I to jest też ciekawe. Nacisk freskowy, bardzo mocno ograniczony. I ja mam wrażenie, że tutaj kluczem był też ten wybór Lissandry. Bo przy niej niespecjalnie wiele może zrobić. Jeżeli chodzi o kolejny Ocean Drake, jakoś tak słabo dzisiaj te smoki nam się losują. Bo ja pamiętam, że w pierwszej grze chyba dwa smoki oceaniczne również przydałoby się trochę podkręcić. Czy nawet tak. Trzy. Być jeśli może. Pamiętam. Jeśli dobrze pamiętam, to były trzy. Skojarzyłem dwa, ale może było ich więcej.
Na razie jeden ognisty, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. No ale zobaczymy, jaki pomysł ma Illuminar Gaming. To mnie trochę zastanawia, bo gra nam trochę zwolniła. Widzimy, że skutecznie tutaj Akademia broni tych wież wewnętrznych i chyba brakuje pomysłu Illuminarowi. Nie wiem, czy to jest skuteczna odmiana, ale Illuminar Gaming chyba powinno gdzieś się skupić w okolicy tego barona. Mają przewagę w złocie, mają przewagę, jeżeli chodzi o na przykład tutaj takie wyjście od Izbisto. Wiesz co, Janku, chyba trochę za wcześnie. Ja uważam, że z ich kompozycją, gdzie mają sporo elementów do łapanki, pamiętajmy, karma może przyspieszyć. Mamy klatkę ze strony Kamil. Również Humanoid ma wiele narzędzi do tego, aby zanurkować, by łapać. Oni spokojnie jeszcze przez najbliższe 3, 4, 5 minut mogą próbować obijać te wieże drugiego poziomu. Ta na dolnej alei zresztą no, już jest przygotowana. Dokładnie tak, więc to nie powinno się specjalnie zmieniać. Takie klasyczne 1-3-1 z rozdzieleniem na liniach, gdzie Bihei właśnie pomiędzy nimi będzie szukał sytuacji do zanurkowania, czy też po prostu do ochrony swoich kolegów. Zaraz taka sytuacja może się pojawić, bo widzimy, że kolor zostaje tutaj, ale Humanoid nie decyduje się na wejście. Faktycznie, tak jak mówiłeś, wieża już była skazana na destrukcję. Zostaje zniszczona czwarta struktura dla Illuminar Gaming, a Akademia wciąż jeszcze z niczym. Teraz wyjście od Izbisto od flanki. O, Izbisto! Co on tutaj zrobił? Całkowity pogrom zawodników Akademii. Co prawda teraz będzie musiał ratować się troszeczkę i cały czas przyjmuje na siebie obrażenia od wieży, ale wyjdzie z tego chyba bez szwanku. Wykluczony laker za, oczywiście, z rąk Humanoida. Wieża na środku również eksploduje. Teraz pojawia się tutaj kolor Humanoid. Zdąży się jednak wycofać. No i to, co teraz zrobił Izbisto. On idzie po to MVP. On idzie po to MVP. Jak nie bierze robisz, jeńców. Izbisto nie bierze jeńców. I wiesz co, on się chyba wkurzył, bo oglądał nasze pre-show i usłyszał. No ten Izbisto to już tak nie robi przewagi jak kiedyś. Już nie jest taki dobry. I mam wrażenie, że wkurzyliśmy go. On po prostu w tym momencie stwierdził, tak, no to będę ogrywał każdego. I jeszcze wciągnie chyba kolora, nie? Ten ratował się swoim błyskiem, więc chwilę nam tutaj jeszcze pożyje. Urgot, no ale zobaczmy to jeszcze raz. Rozkoszujmy się tym widokiem. Problem jest tylko taki, że ostatecznie... Ja nie mogę. Humanoid podobił, bo było tutaj wykorzystane wiele rzeczy, aby ochronić zawodników Akademii, ale mimo wszystko naprawdę widowiskowe zagranie i zagranie, które zrobiło różnicę, które otworzyło wieżę na środku, bo potrzebowali takiego przełamania, jak widać ta wieża na dolnej alei na raty brana. Wiele razy powtarzane tutaj już za pierwszym razem i powoli możemy zacząć myśleć o baronie. W teorii jeszcze można by było spróbować nacisnąć na wieżę drugiego poziomu na górnej alei, ale to jeszcze nie teraz. To jeszcze nie teraz, warto by było tę linię ustawić i na spokojnie. Ale teraz z Akademią może mieć spory problem, bo Izbisto pojawia się na dole. Kolor, jak już wiemy, nie jest w stanie absolutnie się z nim tradować, więc prędzej czy później ktoś z Akademii będzie musiał zejść, by go wesprzeć, jeżeli oczywiście nie myślą o oddaniu inhibitora. W tym samym czasie reszta zawodników Illuminar może tańczyć wokół Nashora, może kupować czas właśnie dla swojego top lanera. Ten ma do dyspozycji teleport, więc no, za chwilę może się zrobić naprawdę ciepło. Dokładnie tak, 25 minuta i wbrew pozorom zabójstwa nie pokazywałyby nam, że to jest intensywna rozgrywka, a mimo wszystko cały czas się coś dzieje, cały czas Illuminar powoli chce tutaj nacisnąć na przeciwnika. Bihei bardzo ładnie zabezpiecza Humanoida, jeżeli chodzi o tą sytuację, zresztą też zobaczcie, pingi ze strony drużyny niebieskiej, tu coś może być. A tam jest naprawdę ciemno z ich perspektywy, zresztą właśnie, produkcja czujna jak zwykle, nic nie widać. I wizja ze strony Illuminar, warto pochwalić ten segment, gdyż to oczywiście zaraz doprowadzi do błędów ze strony Akademii, bo może robią barona, a może nie, sprawdźmy. Ogromna presja teraz na zawodnikach Akademii. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, dezinformacja absolutna i chyba największe problemy tutaj będzie mieć kurator, bo na nim ciąży odpowiedzialność oczywiście, żeby przede wszystkim rotować. Teraz tutaj freskowy szukał gdzieś Bihei'a, no ale wciąż wycofuje się ta górna wieża, już obita do połowy, połowa punktu wytrzymałości gdzieś zdjęta. Connective na chwilę zaplątał się gdzieś w okolicy smoka, który wstanie za 10 sekund. No i też nie miałby problemu oczywiście, żeby go wysolować, ale wcześniej jeszcze na pewno zabezpieczy wieżę na dole. No i widzisz, uda się. Tak, zabezpieczona wieża na dole. No odpowiedzi? Nie, nie. Zdążył, kolor tak, zdążył. Znowu nie będziemy mieli perfect game. Wieża ale zniszczona. Czy oczekiwaliśmy od grupy mistrzowskiej perfect game?
No chyba nie. No nie, ale wiesz jak to jest. No ja wiem, chciałoby się zdecydowanie więcej. Ja uważam, że Akademia i tak bardzo słabo wypada. Może coś się zmieni jeszcze w trakcie. Pamiętajmy o tym systemie Bounty. Jeżeli teraz spojrzymy na zestawy przedmiotów, to oczywiście również mamy te statystyki w złocie. I urosło to do jeszcze pokaźniejszej kwoty w złocie. No ale już spoglądając na złoto globalne, to niewiele zmieni. Ale wydaje mi się, że największym walorem tego, że Akademia jest teraz w grupie mistrzowskiej, to fakt, że mogą grać na dużo silniejszych przeciwników od siebie. Od nich nikt nie oczekiwał, że oni wyjdą z pierwszego czy z drugiego slota. To trochę mam wrażenie, że od początku byli skazani gdzieś na to ostatnie miejsce grupy mistrzowskiej i musieli ulec silniejszym przeciwnikom, ale doświadczenie, które wyciągnął z tych kilku tygodni grania cały czas z dużo lepszymi od siebie, no, może być kluczowe przy na przykład spotkaniu w ćwierćfinale z takim R16, które mocno urosło. No ale wróćmy do tego, co się dzieje. Kurator daje się tutaj zauważyć. Behave próbował gdzieś go trochę nadgryźć. I niewielkim kosztem udało mu się uciec z tej sytuacji. Pamiętajmy, że Kopniak bardzo ładnie działa. W zasadzie poniekąd kontruje tą klatkę od Kamil, bo ona jest przerywana, kiedy to Kamil właśnie wyjdzie z tego obszaru. Naturalnie ją wypychasz. Nie miał jeszcze błysku, za chwilę mu wróci. Także to możemy uznać za małe zwycięstwo Kuratora i spółki, no ale presja jakby nie zmienia się, to w zasadzie jest odroczenie w czasie. No i czekamy na kolejny ruch Illuminar Gaming. Wszystkie wieże wewnętrzne już zostały zniszczone. Pytanie, czy oni będą chcieli właśnie powtórzyć dzieło R16, czyli wejście bez Barona po Inhibitor. Tu spodziewałbym się problemów, bo jednak Laker, no ale nie ma coś nad tym gdybać, bo już jest rozpoczęty Baron. Całkowita dezinformacja dla Akademii, więc obawiam się, że mogą nie zdążyć, chociaż ten Baron spływa dosyć powoli, Humanoid już blisko. Tutaj będzie oddzielał przeciwników. Tak, i właśnie to się stało. Trzech przeciwników złapanych, ogrom obrażeń. Już wyłączony Kurator, a więc Baron, można powiedzieć, jest już pewny dla Illuminar Gaming. Musiałoby się zdarzyć coś cudownego tutaj, chociaż widzimy, że freskowy kolor nie odpuszczają. Wciągnięty Delord, ale obawiam się, że na tym się skończy. Baron wzięty teraz, Humanoid schodzi w sam środek, ogrom obrażeń, ale on również sporo na siebie przyjął. Wyłączony kolor, wyłączony również pierwszy. Jeszcze Woolite! Rozbili bank! Ależ to było piękne! Więc jedynie Laker na czterech zawodników Illuminar Gaming, którzy wcale nie mają zamiaru resetować. No jedynie Humanoid, ale on ma do dyspozycji oczywiście teleportację, więc zaraz dołączy do swoich kolegów. To będzie Inhibitor, to jest pewny Inhibitor dla Illuminar Gaming. Kurator nawet nie próbuje bronić tego, to nie ma absolutnie żadnych szans powodzenia. Będziemy za nim tęsknić, zdecydowanie, ale myślę, że ten zawodnik na naszych ekranach będzie mógł powalczyć o miano najlepszego rookie, jeżeli chodzi o nadchodzący split w LEC. No i spójrzmy jeszcze raz. Tutaj myślę, że zdecydowanie dużo czasu kupił i to jest ta pierwsza rotacja umiejętności, pierwsza wstęp do tej walki. Tutaj Delord wyłapany, ale po raz kolejny wyłapany na W i kolor, i freskowy, i pyrka. Nie mieli nic do powiedzenia. I ulać w swoim stylu. Błysk do przodu, kół trafione. No i widzisz, i to jest problem tego zawodnika, bo oczywiście tutaj to nie miało większego znaczenia, ale on zawsze balansuje na linii, wiesz, życia i śmierci. I tutaj powiemy, fantastyczne zagranie, ładnie wyłapał pyrkę, ale wcześniej powiemy, dlaczego on tak zagrał, dlaczego tak zaryzykował. Przecież mógł bezpiecznie. I to jest charakterystyka tego zawodnika, dlatego go czasami uwielbiamy i kochamy, a czasami wręcz nienawidzimy za te zagrania, kiedy widzimy, że grają na przykład na europejskich turniejach i oczywiście wtedy wszyscy za Polską. Nagle okazuje się, że Ulej zagrał zbyt ryzykownie, wszyscy go za to ganią. No ale taki jest ten zawodnik. I faktycznie ciężko było cokolwiek tutaj zmienić, a na pewno ciężko będzie zmienić wynik tego meczu, szanowni państwo. Chociaż jest jakaś próba, wyłapany Woolite, o którym przed chwilą wspominaliśmy, powędrował do freskowego, a więc zamierza na dolnej, ale jeszcze postoi, ale widzimy, że Humanoid razem z Behave'em niszczą drugi inhibitor na środku, dodatkowo miniony. Już tutaj podchodzą, Ice Beast zajmuje się ostatnią wieżą od inhibitora, więc jeżeli to będą trzy inhibitory, to nie wróżę łatwego meczu dla Akademii. Już jest bardzo ciężko, widzimy, że są podejmowane jakieś próby, Kurator szuka
szuka tutaj jakiegoś Sonic Wave'a skutecznego, ale ciężko mu znaleźć cel. Widzimy, że on jest trochę, kolokwialnie mówiąc, papierowy. Naprawdę, naprawdę dużo ryzykuje Kurator, jeżeli próbuje jakiegokolwiek wejścia. Złapany teraz Delord, ale to nie ma większego znaczenia. Jeszcze tam klatka od Blackera. Przepraszam. Powiedziałem, nie ma to większego znaczenia, a no to jest ta klątwa. I moi drodzy, jak macie kolegę, z którym lubicie grać na dolnej alei, myślę, że taka linia do sprawdzenia. Przesadnej agresji, jeżeli oczywiście tak wam się podoba gra, no to Caitlyn Morgana. Połączenie ku Morgany z pułapką od Caitlyn. Widzicie, jakie to jest śmiercionośne. I nie tylko na tym przykładzie, który został zaprezentowany chwilę temu, ale po prostu jest to naprawdę przyjemna linia do grania, szczególnie w perspektywie tych zmian, gdzie zgarniamy złoto zwierzy, obijając ją konsekwentnie. Wróćmy jeszcze, do tej jak sytuacji. Jak dał się wyłapać, jak to się stało? A to było... No proszę, kuratora. Tak jest, to było jego zagranie. Świetnie, i widzisz, kiedy on zagra dobrze, to nie było tego widać, ale nasza produkcja, jak widać, czuwała nad tym. W międzyczasie Behave jeszcze częstuje się kolejnym powietrznym smokiem. No i cóż, inhibitor na dolnej alei otwarty. Za półtorej minuty odrodzi się, zregeneruje się ten inhibitor na górze, ale Ice Beast już nad tym pracuje i widzimy, że teraz trochę zmuszony do odwrotu. Ale wiele sobie z tego nie robi. No i mobilizują się zawodnicy Luminar Gaming do tego ostatecznego starcia. Do zniszczenia ostatniego inhibitora, a potem to już będzie kwestia czasu, aż super miniony zaleją bazę Akademii. Janku, i wybiegnijmy trochę w przyszłości. Ja też do tej zabawy zapraszam użytkowników naszych czatów. Kto jest najbardziej wartościowym zawodnikiem, tak zwanym MVP w tej grze, bo nie Ulight, nie Delord i tutaj nie memuję w żaden sposób już z Pawła Szabli, ale uważam, że tutaj powinniśmy się skierować ku górnej alei głównie albo ku środkowej. I co ty na to? Zaraz będziemy o tym dyskutować, bo tutaj chyba rozpędzają się zawodnicy Illuminar. Ostatni inhibitor zniszczony, mocne wejście od Ice Beast, on teraz wypchnięty, ale ma jeszcze Guardian Angel, więc chwilę nam tutaj postoi top laner drużyny Illuminar Gaming. On się czuje dosyć pewnie, czeka oczywiście na cooldown jeszcze swoje umiejętności ostateczne. Jest wejście od freskowego ogrom obrażeń Lighta. Trochę spóźniony ten Arcane Shift. No ale nietrafiona umiejętność ostateczna od Lakera. Ten headshot zasłoniony oczywiście przez towarzyszy broni, więc... Dali nam jeszcze chwilę zawodnicy Illuminar do skończenia tego meczu, więc odpowiadając na twoje pytanie, na razie Ice Beast plasuje mi się jako absolutny MVP tego spotkania. No może nie absolutny, bo Humanoid również mocno się przyczynił do tego wyniku. Marcin naprawdę zdominował. Kurczę, Marcin Lebut, Ice Beast jest świetnym graczem, co tu dużo mówić, jest po prostu fantastycznym graczem, ogrom presji, którą zrobił. Ciężko tego nie docenić, no ale to zabezpieczenie na Shora od Humanoida również było bardzo efektowne. Jednak w tamtym momencie gry Illuminar już miało zdecydowaną przewagę. No ale zobaczmy, obserwujmy ten mecz do końca, bo może jeszcze coś tutaj się zmieni. I może właśnie jeszcze zawodnicy Illuminar Gaming zmuszą nas do tego, byśmy... Pyrka po raz kolejny agresywnie, ale Delord spływa nam bardzo szybko. Laker jest po prostu bezlitosny, dużo obrażeń. Tak, i... Tutaj również bardzo przytomnie zagrana Zonia ze strony Humanoida, bo narzucona R-ka ze strony Urgota i tam chyba było tyle zdrowia, aby mógł go wciągnąć, ale automatycznie zagrał właśnie swoją klepsydrę, co przerwało tutaj potencjalną możliwość wyciągnięcia go i jeszcze tutaj przesunięcia tej szali przy okazji walki drużynowej, którą widzieliśmy chwilę temu, na stronę Akademii. No jedno jest pewne, walczył jak lwy, teraz jeszcze podejście od freskowego w stronę tego Nashora, ale jest tam bardzo ciężko znaleźć mu sobie miejsce, Nashor spływa bardzo szybko i Kurator już wyłączony, Pyrka przyjmuje na siebie sporo obrażeń, Lakerowi udaje się na razie z tego wyjść, ale Pyrka będzie musiał upaść, freskowy zgubił się gdzieś tam, no i również upada, jedynie Laker, flash od Ulighta, nietrafiony Mystic Shot, kto skończy w tym pojedynku zwycięsko, kolejny błany dodge, ale no ten Arcane Shift. Myślę, że mógł tutaj jeszcze poszukać jakiejś eliminacji Laker. Zabrakło trochę szczęścia. No to i samotnie kolor broni tej ogromnej obławy, tej fali gigantycznej, jeszcze wciągnięty przez Behave'a. Ulight, my wiemy, że to była honorówka. To była absolutnie honorówka. To prawda. Kończymy trzecie spotkanie, szanowni państwo.